Dobry wieczór, Pani Kasiu. Dobry wieczór. Dzisiaj pokaz Denis Clair. Dla mnie to jest bardzo interesujące, bo Pani bywa na takich pokazach i można powiedzieć, że Pani jest taką ikoną modową. To jest, uważam, troszeczkę nadużywane słowo, ale piękne. To bardziej taką koneserką może. Lubię modę, smakuje mi moda, lubię się bawić modą, ale też nie mam zbyt serio poważnego stosunku do mody, więc nie wiem, czy jestem koneserką. Nie spędza mi moda snu z powiek. Może kiedyś, jak byłam młodsza, a teraz wydaje mi się, że wiem, co jest dla mnie dobre i chyba się tak troszeczkę już powoli zamykam na jakieś szaleństwa i nowości, chociaż rzeczywiście podobają mi się te takie różne szalone kobiety, kolorowe, często już zupełnie siwiutkie, bardzo one są inspirujące, ale to może jeszcze przede mną. A gdyby Pani miała taką siłę, jak na przykład ubierać polskie kobiety, jaki to byłby styl? Ja myślę, że zawsze każdemu z nas w modzie robi dobrze więcej luzu, więcej przymrużenia oka. Dlatego podoba nam się, tak myślę, bardzo moda Francuzek, że one udają bardzo dobrze, że są nonszalanckie w modzie. I to mi się szalenie podoba. To, że to nie jest dociśnięte, to, że to nie jest przemalowane, to, że nie jest totalnie wszystko dobrane. Ja lubię, jak jest jakiś żart, jakiś nawet mały taki wygłup, mały leciutki zgrzycik. Więc namawiałabym na odpuszczenie, na więcej nonszalancji w Polki. Pani Kasiu, mnie to zawsze też zastanawia, bo Pani bardzo to swoje życie prywatne gdzieś dla siebie zatrzymuje. I jak Pani udaje się być normalną w tym całym show biznesie, który jest właśnie teraz? Skąd Pani wie, że ja jestem normalna? Bo widziałam Panią na festiwalu filmowym, przyjechała Pani na hulajnodze. To prawda, lubię jeździć na hulajnodze, a to nie oznacza, że jestem normalna. Staram się. Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie się to po prostu opłaca. Bo inaczej grozi to szybkim wybuchem, eksplozją gwiazdorskim i szybkim też spłonięciem. Ja wolę długoterminowo jednak. A jak Pani teraz ocenia ten show biznes, który jest właśnie teraz? Te social media, te aferki medialne, skandale? No właśnie zastanawiam się czasami nad tym i ktoś mi opowiadał o jakimś romansie, który się odbywał w teatrze. To była jakaś para słynnych aktorów, było to w latach 70. Nikt nie miał o tym pojęcia. Teraz wystarczy zrobić cokolwiek, to jest wszystko mielone, rozpisywane. Ma to oczywiście swoje minusy, bo pozbawia nas intymności, ale plusy, jeżeli szukać plusów, a zawsze szukam plusów, są takie, że wydaje mi się, że przy pomocy chociażby takiego Instagrama, którego mam, mogę czasami zrobić coś ważnego. Chociażby ta licytacja wośpowa ostatnia naszej kolacji z Bartkiem Topą przyniosła bardzo dużo pieniędzy. I to jest ta popularność, którą też dają media społecznościowe. Więc myślę, że nie ma co się na nie obrażać, ale trzeba trzymać się na dystans i wpuszczać wtedy, kiedy się chce. Nie jest to możliwe oczywiście. Pani Kasiu, jak Pani ocenia teraz na przykład te wszystkie transfery, które się dzieją w mediach? Ogląda Pani w ogóle śniadaniówkę? Nie, czyli nie obserwuje Pani w ogóle nie, tego? Nie, czytam, widzę w internecie, że Katarzyna Dowbor przeszła, że tych zwolnili. Wiem, ale nie oglądam śniadaniówki, więc zobaczymy, czy to dobrze zrobi. Są to raczej bardzo profesjonalni dziennikarze, więc myślę, że sobie poradzą. Publiczność ich kocha. Myślę, że to się może udać. Ja teraz zadam Pani, tu postawię kropkę i zadam pytanie takie typowo kobiece. Jak Pani dba o formę i swoją urodę? Wydaje mi się, że wszystko, łącznie z formą, zaczyna się w głowie. Zdrowa głowa buduje nam dalej i zdrowy kręgosłup, również kręgosłup moralny, ale też taki do trzymania się, to jest strasznie ważne. Do tego jest potrzebny oczywiście ruch i w miarę rozsądna dieta, czyli mało alkoholu, mało cukru. Dużo radości, dużo uśmiechu, dużo rozmowy z bliskimi ludźmi. A czego mogę Pani życzyć na ten rok? Bliskich ludzi wokół, ciepłych, dobrych. A sukcesów zawodowych też? Coś się szykuje w tym roku nowego? Może taka lekka przekąsek, jakiś zdradka? Co będzie? No proszą nas wszyscy, żeby robić dalej 1670.
Okej, okay, no dobrze, więc... Zobaczymy. Więc w takim razie ja życzę Pani tych bliskich osób dużo zdrowia właśnie i tego kręgosłupa prostego. Dziękuję. I przede wszystkim no, dużo uśmiechu i sukcesów zawodowych. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.